W Płockiej Galerii Sztuki można oglądać wyjątkową wystawę Plakat BHP, której współorganizatorem jest PKN Orlen. Na wystawę składają się prace najwybitniejszych polskich plakacistów, m.in. Tadeusza Trepkowskiego czy Rosława Szajbo. Podejmowali oni popularną w drugiej połowie XX wieku tematykę propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wczesne lata 50. to początek tego plakatu po wojnie. Początkowo były to plakaty socrealistyczne, dosyć proste w przekazie, realistyczne w rysunku. Natomiast dosyć szybko BHP zaczęło operować podobnymi środkami wyrazu plastycznego i formalnego do plakatów Polskiej Szkoły Plakatu. Czyli poza ciekawym warsztatem, bardzo różnym, czy fotograficznym, czy malarskim, w tych plakatach pojawiał się dowcip, metafora, pewne przenośnie, różne dziwne skojarzenia, a także bardzo dowcipne niekiedy hasła. Prezentowane plakaty to ponad 160 bogatych, barwnych i różnorodnych prac, które mają charakterystyczne cechy dla Polskiej Szkoły Plakatu i dziś stanowią niesamowitą lekcję historii z jednej strony, a z drugiej strony również pokazują niesamowity warsztat artysty, który musiał taki plakat stworzyć. Zainteresowanie wystawą dobitnie pokazuje, że bezpieczeństwo pracy to dla nas temat ważny i ciekawy. Przekaz taki bezpieczeństwa musi być oparty też trochę na emocjach. Czasami się plakatu boimy, czasami się śmiejemy i to wywołuje nasze emocje i one pozostają głęboko. A jeżeli jeszcze wywołają rozmowę z kolegami w pracy, z rodzinie, to już wtedy mamy sukces, bo rozmawiamy o bezpieczeństwie, o tym, żeby każdy, kto przychodzi do pracy, z niej bezpiecznie wrócił. Pomysłodawcami tej wystawy byli pracownicy Orlen Lietuwa. Zaprezentowali ją wileńskiej publiczności wiosną 2017 roku. Wystawa została przyjęta entuzjastycznie, dlatego pokazana została również w sercu koncernu w Płocku. Można ją oglądać do 19 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia wystawy. Jest to niezwykle oryginalna, unikatowa i ciekawa propozycja na spędzenie czasu dla wszystkich płoczan. Bezpieczeństwo surowcowe Polski, oczekiwania i możliwości. Pod takim hasłem odbyła się 5 października w Płocku specjalna konferencja. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie związane ze źródłami i kierunkami zaopatrzenia w gaz i ropę, strategiami polskich firm w zakresie importu surowca, kluczowymi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz pozyskiwaniem własnych złóż. Minister Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury, powiedział, że do poprawy sytuacji Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu może się przyczynić planowana inwestycja Baltic Pipe. Mirosław Kochalski, wiceprezes zarządu PKN Orlen, zwrócił uwagę, że Polska i kraje, które nie mają dostępu do własnych złóż, zyskały na rewolucji łupkowej w Stanach i na nadpodaży ropy na rynku globalnym. W ten sposób mogliśmy płynnie przejść od zakupów spotowych poprzez zakupy od traderów do kontraktów długoterminowych zawieranych bezpośrednio z producentami. Fundacja Orlen Dar Serca już po raz szósty przyznała granty finansowe dla najzdolniejszych uczniów w ramach prestiżowego programu Mistrzowie Chemii. Tegoroczni stypendyści to uczniowie wybitni, to uczniowie zdolni, jeśli chodzi o dziedzinę nauk ścisłych, w tym przede wszystkim chemia. Mają tutaj osiągnięcia nie tylko szkolne, ale także pozaszkolne, ale także to uczniowie zaangażowani społecznie, wolontariusze, uczniowie, którzy angażują się w życie lokalnych, swoich lokalnych społeczności. Program stypendialny realizowany jest w partnerstwie z dwiema szkołami, Liceum Akademickim w Toruniu oraz debiutującym Technikum Chemicznym w Płocku. Wsparcie od fundacji otrzymało w tym roku 6 uczniów liceum i 2 uczniów technikum. Jest to też ogromna szansa, która przede wszystkim znosi barierę, jaką jest trudna sytuacja finansowa naszych uczniów. Pozwala im się rozwijać, pozwala im skorzystać z różnych kursów edukacyjnych, kursów języków obcych, z których być może nie mogliby skorzystać, gdyby właśnie nie ta pomoc. Liczymy na zacieśnienie współpracy między Toruńskim Liceum i Płockim Technikum. Wierzymy, że dzięki temu rozwój naukowy naszych nowych mistrzów chemii będzie bardziej efektywny. Fundacja wspiera edukację stypendystów przez cały okres nauki szkolnej, finansując zakwaterowanie, wyżywienie, zakup podręczników, pomocy naukowych czy też zajęć dodatkowych. Co miesiąc wyróżnieni uczniowie otrzymują także kieszonkowe. To jest ogromne wyróżnienie, myślę, że nie tylko dla mnie, ale także dla moich kolegów, którzy to stypendium otrzymali. Umożliwia ono nam pobieranie nauki w Toruniu. Myślę, że bez tego stypendium to nie byłoby w ogóle możliwe, tym bardziej, że ja na przykład pochodzę z miejscowości Skonina, to jest taka mniejsza miejscowość w Wielkopolsce i tam nie
ma tak dużych możliwości nauki jak w Toruniu i myślę, że dzięki stypendium będę mógł się dalej rozwijać. Łącznie z tegorocznymi stypendystami fundacja obejmuje pomocą finansową 26 mistrzów chemii. Jeszcze tylko do 15 października można zobaczyć ponad 200 zdjęć wykonanych przez najlepszych fotoreporterów w Polsce. Wszystko w ramach wystawy Grand Press Photo, której PKN Orlen jest sponsorem głównym. Zapraszamy do Galerii Mazowia w Płocku. PKN Orlen w ramach wsparcia poszkodowanych przez nawałnicę za pośrednictwem korporacyjnej fundacji Orlen Dar Serca przekazał na rzecz gminy Parchowo w województwie pomorskim nowoczesnego busa przystosowanego do przewozu uczniów. Piłkarze ręczni Orlen Wisły zremisowali na wyjeździe 28-28 z HC Prwoplinarsko Drustwo Zagrzeb w meczu czwartej kolejki grupy A Ligi Mistrzów. To pierwszy punkt płockiego zespołu w bieżącej edycji tych rozgrywek. Bohaterem spotkania został Adam Morawski, który wybronił rzut wolny bezpośredni, wykonywany po zakończeniu regulaminowego czasu gry. W ramach programu wolontariatu grupa ponad 100 pracowników obszaru energetyki zorganizowała wyjazd integracyjny połączony z działaniami dobroczynnymi. Razem z obszarem energetyki wybraliśmy Dom Dziecka w Szczytnie, ponieważ po pierwszej wizji lokalnej okazało się rzeczywiście, że ten Dom Dziecka ma najwięcej potrzeb. Przede wszystkim skupiliśmy się na pracach remontowych. Są to takie prace jak malowanie pokoi dla dziewczynek i dla chłopców, oprócz tego montowanie mebli do tych pokoi oraz prace na zewnątrz, czyli zagospodarowanie terenu zielonego, nasadzanie roślinek, oprócz tego organizacja boiska sportowego. Organizujemy także palenisko na ognisko, żeby dzieciaki mogły sobie z tego korzystać w przyszłym roku oraz budujemy meble z palet euro. Korzyści z udziału w wolontariacie integracyjnym są obustronne. Z takich działań każdy wynosi coś pożytecznego. Dla mnie też cenny osobiście jest kontakt naszych dzieci z osobami z zewnątrz, tak, żeby miały kontakty takie społeczne, poszerzone przede wszystkim. Widać, jak one się garną też do ludzi, do po prostu kontaktów z ludźmi. Są otwarte i przede wszystkim te dzieci są, że tak powiem, wychowywane po to, żeby sobie radziły w życiu też, tak? A takie kontakty są też dla nas bardzo, bardzo po prostu cenne i owocne. Na co dzień w biurze poznajemy się od takiej zupełnie innej strony. To jest taka czysta koleżeńskość, życzliwość jak najbardziej, ale tutaj możemy poznać ludzi zupełnie w odmiennej sytuacji, czyli w sytuacji, kiedy pomagamy innym. Już nie tylko pomagamy sobie wzajemnie, typowo korporacyjnie, ale także pomagamy tak prosto z serca dzieciakom, które tego potrzebują. I to jest fajne. Ta pomoc dzieciakom i ta świadomość, że budujemy im coś nowego i dajemy im coś lepszego, sprawia, że mimo niepogody jesteśmy zadowoleni i wyjedziemy stąd uśmiechnięci i pełni satysfakcji. Nikogo nie trzeba już przekonywać, że integracja pracowników połączona z wolontariatem to same plusy. Zachęcamy do organizowania spotkań właśnie w takiej formie. Już w najbliższą sobotę 14 października w Płocku rusza Werwa Street Racing, największa motoryzacyjna impreza w Polsce. Już 14 października Werwa Street Racing w Płocku. Największa motoryzacyjna impreza w Polsce. Zapraszam, Kuba Przygoński.